В наших серцях благодат прийнятого нами таїнства, щоб ми укріплені нею. Медалі благословеного Якуба Щепи зostały вręczone dobroczyńcom Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej. Medale z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przyznano 9 osobom, które wkładają wiele wysiłku dla rozwoju swoich parafii, a także dla zachowania, krzewienia i rozwoju Kościoła katolickiego na terenach Lwowskiej Archidiecezji. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 września po uroczystej mszy świętej na terenie Lwowskiego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach. Udział w tych uroczystościach są przede wszystkim znakiem i świadectwem naszej wiary wobec świata, ale także znakiem jedności z tymi, którzy dbając o tradycję i szerzenie wiary na terenie naszej archidiecezji, nie zapominają o swoich korzeniach, duchowo i materialnie pomagają naszemu kościołowi lwowskiemu, zauważył arcybiskup archidiecezji lwowskiej Mieczysław Mokrzycki. Pani Olga bierze aktywny udział w życiu parafialnym. Jest autorem wielu artykułów dotyczących działalności parafii. Można by powiedzieć, że jest głosem parafii w mediach. Oprócz tego sumiennie prowadzi sprawy dotyczące administracji Pawła II w Sokolnikach. Poświęciła wiele czasu oraz swoich oszczędności w sprawie dzwonu życia. Od momentu rozpoczęcia wojny bardzo aktywnie zaangażowała się w pomoc na rzecz... Za szybko przyszedł ten deszcz, długo oczekiwany deszcz. Ja tylko chciałem podziękować bardzo księżom i siostrom, że przywieźli tyle młodzieży. Dla organizatorów jest zawsze zaskoczenie, ale dzięki Bogu. Dziękuję księdzu Aleksandrowi Biszce, bo co roku tak pięknie to wszystko organizuje i tym wszystkim, którzy mu to w tym dopomagają.